Państwa, w dniu wczorajszym pan minister Rostowski poinformował, że rząd przedstawi 3 warianty budżetu, przy czym żaden z tych wariantów nie jest taki, jaki miał być. Ja przypomnę, że przed wyborami zakładano wzrost produktu krajowego brutto na poziomie 4%. Te warianty, które zostały wczoraj ogłoszone, przewidują znaczny spadek, odpowiednio 3,2% PKB, 2,5% PKB, a jeden wariant pokazujący spadek o 1% produktu krajowego. Można powiedzieć, że prawda wychodzi na jaw i widać wyraźnie, jaki jest prawdziwy stan naszego gospodarstwa. Jeszcze przed wyborami zastrzeżenia opozycji, domaganie się, aby rząd przedstawił prawdziwy stan budżetu i stan gospodarki, były kwitowane niepogardliwym słowem gęga. Otóż kiedyś gęsi kalifornijskie ocaliły rząd, a gęsi opozycyjne nie zostały wysłuchane. Dzisiaj widać, że szkoda, bo zastrzeżenia sprzed wyborów mają solidne podstawy. Mnie najbardziej interesuje odpowiedź na pytanie, co w ciągu ostatnich 4 lat zostało zrobione, żeby zatrzymać falę kryzysu. Jednym słowem, jakie palisady zostały zbudowane, jakie wały ochronne, które nie pozwolą na rozlanie się fali kryzysu w Polsce.